Chrystus wstał. alleluja, prawdziwie wstał. alleluja. Naprawdę współczuję czytelnikom wyborczej, ale nie tylko wyborczej, nawet innych portali internetowych, które to, szczególnie w święta ważne dla chrześcijan, próbują zohydzić wiarę w Pana Jezusa. Jeszcze przed laty szydzono... Z księży, z biskupów, najpierw delikatnie, później mocniej. Następnie poszli krok dalej. Śmiali się już z Wiernych Świeckich, a dzisiaj potrafią nawet pisać paskudstwa o panu Jezusie. I tak na przykład w Wyborczej mamy tekst. Kościół stara się pokazać wypowiedzi Jezusa jako bardzo szlachetne, ale one takie nie są. Niewierzący to chwasty, żmije, psy wieprze. No, inną sprawą jest to, że dzisiaj głosi się w Kościele rzeczywiście takiego lajtowego Pana Jezuska z Hollywood, takiego uczesanego i grzecznego. Prawda jest taka, że Pan Jezus potrafi przypomnieć o tym, że istnieje piekło, no i wyborcza odkrywa eurekę. Poniekąd, mimo, że próbuje wyborcza ugryźć wierzących, odkrywa Pewne ważne przesłanie. My rzeczywiście czasami w kościele zamiast głosić prawdziwego Pana Jezusa, robimy z niego taką papkę i się później dziwimy, że chrześcijaństwo nie smakuje. No ale z drugiej strony widzimy na innych portalach internetowych, na przykład artykuły czy wypowiedzi typu: Ci celebryci nie obchodzą świąt, mają już czego dosyć, za dużo jedzenia, Polacy przesadzają albo tytuły typu na szczęście moja rodzina nie siada do wielkanocnego śniadania. To jest próba nawet nie tylko z ochydzenia wiary w Pana Jezusa, ale nawet zaklinania tego, że istnieje coś takiego jak kod kulturowy chrześcijański. Więc należy zawsze przedstawić to w złym świetle. No, współczuję tym ludziom, współczuję tym, którzy produkują takie artykuły. Ja czasami Otrzymuje różne podpowiedzi internetowe, które to materiały produkują ludzie uważający się za ateistów, ateuszy. I muszę wam powiedzieć, nie będę zdradzał, na jakie strony wchodzę, żeby ich nie reklamować, że oni bardzo często mówią o Jezusie, bardzo często mówią o Kościele. Nie dość, że z nim walczą, że próbują manifestować to, jak bardzo są niewierzący. To tak naprawdę żyją z tego, że nienawidzą Kościoła. Najchętniej by czekali na takie czasy, żeby nikt już o Kościele nie pamiętał. A prawda jest taka, że upadek Kościoła. Upadek pana Jezusa zapowiadano już milion razy, i ci, którzy to robili, już dawno są pogrzebani. A Jezus żyje, on zmartwychwstał i ciągle odsuwa kamienie. Więc w górę serca, drodzy katolicy, drodzy chrześcijanie, cieszmy się, że on zwyciężył świat. Druga rzecz. Nie wiem, czy czytaliście. Wypowiedź papieża Franciszka, który udzielił wywiadu pewnemu Watykaniście Hiszpańskiemu, w którym to wywiadzie zdradza kulisy konklawę z 2005 roku. Muszę powiedzieć, mając szacunek do papieża Franciszka, że te wypowiedzi wywołują jakiś niesmak. Papież sam mówi, że kardynałowie muszą przestrzegać tajemnicy sekretu związanego z konklawe nie mogą wypowiadać się o tym jakie było głosowanie ale papież taki cały zadowolony uśmiechnięty wchodzi i mówi ale papieża to nie obowiązuje no dla mnie nie jest to śmieszne w moim przekonaniu nie o wszystkich rzeczach wypada mówić. No po co? No zwyczajnie po co? No ale w tym wywiadzie dowiadujemy się, że już w 2005 roku papież obecny Franciszek, wówczas kardynał Bergoglio, otrzymał 40 głosów na 115 i wystarczyłyby zablokować kandydaturę kardynała Józefa Ratzingera, bo gdyby dalej na mnie głosowali, mówi papież Franciszek, nie zdołałby uzyskać dwóch trzecich głosów by wybrano go na papieża. Natomiast, jak sam powiedział, okazało się, że miał być takim kandydatem, który miał spowodować, że Ratzinger nie będzie papieżem, a gdy to się stanie na konklawę, to wybiorą trzeciego. Bardzo nie chcieli cudzoziemca. Myśli o sobie papież Franciszek, gdy to mówi, czyli kogoś pochodzącego z Argentyny. I dorzuca. Kiedy zdałem sobie z tego sprawę, powiedziałem do kardynała z Ameryki Łacińskiej, kolumbijczyka Dario Castrillona: Nie żartować sobie z mojej kandydatury, bo teraz powiem, że nie zaakceptuję wyboru. Zostawcie mnie i wybrano Benedykta. Jeszcze raz powiem, że. No dobrze, poznaliśmy to, co się działo na konklawę w 2005 roku, chociaż różne pogłoski już były znane jak to się odbywało te kilkanaście lat temu po śmierci Jana Pawła II w kaplicy sykstyńskiej. Ale mimo wszystko, wolałbym, żeby pewne rzeczy pozostały tajemnicą czy sekretem. Rozumiem, że papieża nie obowiązuje prawo, ale tak naprawdę w niczym nie obowiązuje prawo kościelne papieża. On może w każdej chwili wszystko znieść, nawet mógłby ostatecznie powiedzieć że przestaje być celibatariuszem i wybrać sobie jakąś dziewczynę za własną żonę. No, ale wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. I jeszcze dopowiedział papież Bergoglio. Po rewolucji Jana Pawła II, który był papieżem dynamicznym, bardzo aktywnym, z inicjatywami podróżującym, potrzebny był papież, który zachowa zdrową równowagę. Papież transformacji. I teraz zdanie ważne, gdyby wybrano wtedy kogoś takiego jak ja, kto powoduje tyle kłopotów. Papież Franciszek jednak tutaj ocenia siebie dosyć krytycznie, ale nie wiem, czy on się z tego powodu chwali i cieszy, że jest taki kontrowersyjny, czy uważa to jednak za rysę na swoim pontyfikacie. Kto powoduje tyle kłopotów, nie mógłby nic robić. No, Mówi się od lat, że z tym konklawem w 2005 i 2013 roku było tak dosyć dziwnie, że rzeczywiście grupa kardynałów chciała przeforsować biskupa, który będzie reformował kościół i który będzie powodował turbulencję. No i papież sam przyznaje w tym wywiadzie, że w 2005 roku kościół jeszcze nie był na to gotowy, ale w 13 już tak. Ja uważam, że My zawsze jesteśmy gotowi na rewolucję, która prowadzi do zła, ale my jej nie chcemy. I zawsze w kościele będą tacy, którzy będą mówili: Basta, my nie chcemy iść w tym kierunku. No i po kilkunastu latach pontyfikatu papieża Franciszka widzimy, że ten chaos, mętlik i zamęt w kościele wzrósł. To nie jest tak, że my nie jesteśmy gotowi na zmiany w kościele my chcemy zmiany w kościele, które są elementem rozwoju naturalnego tego co jest dyscypliną kościelną, ale nie wyobrażamy sobie, żeby zmieniała się doktryna, tak jak próbuje się ją dzisiaj naruszać i na to nie ma zgody Kościoła. Bo ten sensus fidei, czyli zmysł wiary mówi nie i to bardzo wyraźnie. Wtedy nie byłoby to możliwe, a teraz jest możliwe? No, jest to możliwe, bo się dokonują zmiany, choćby przez Fiducia supplicans. ale wielu katolików mówi: My się z tym nie zgadzamy. I to nie jest tak, że Kościół nie jest gotowy ciągle na zmiany, tylko na szczęście Kościół w postaci wielu wiernych księży i biskupów mówi: Nie będziemy fałszować prawdy. Nie smak po tym wywiadzie pozostaje, mimo wszystko. Jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. O aresztowaniu księdza Michała Olszewskiego, serca Nina z fundacji Profeto. Gdy czytałem wypowiedzi pana adwokata Krzysztofa Wąsowskiego, bardzo, bardzo ciekawe, to można zobaczyć, że jest to bardzo wątpliwa sprawa. Pan Wąsowski mówi m.in. o manipulac manipulacjach w związku z informowaniem o tym, co się stało. Media mówiły, że ksiądz Olszewski przybywał z jakąś kobietą w hotelu, a w rzeczywistości był u znajomych, nocował na poddaszu, bo nie mógł wrócić do swojego zakonu, było zbyt późno. Sprawa bardzo pogmatwana, ale chciałbym zacytować też redaktor redaktora Łukasza Warzechę, który mówi, tu się z nim też w 100% zgadzam. Oczywiste jest to, że chodziło o pokazanie, że można uderzyć w kościół i wsadzić duchownego do więzienia za pis. Pan Tusk jest skrajnie cynicznym graczem, mówi redaktor Warzecha. Też jest takie moje przekonanie. Uważam, że w Polsce jest taka grupa ludzi, która tak nienawidzi kościoła, ale to, to jest wielowarstwowa sprawa. Twierdzę, że tutaj wchodzą w rachubę najpierw wyrzuty sumienia, nienawiść do prawdy. No, niestety, w wielu Polakach płynie krew jeszcze ta komunistyczna. To, to, to co jest kościołem, to najchętniej zmiażdżyć, zdeptać, wyśmiać świętość. No, przecież ciągle są produkowane choćby na YouTubie takie programy. Które, do których zaprasza się na przykład byłych księży, a ci duchowni ex wypowiadają się o kościele czy o katolicyzmie, i słychać w tych zdaniach, taki rodzaj niepogodzenia się z tym, że ja kiedyś byłem księdzem, teraz odszedłem, czekam tylko na moment, żeby ten kościół zniknął. No, nawet forma wypowiedzi no, jest, jest taka haniebna, jest niekulturalna, ale tego się naroiło sporo. Jest też sporo Polaków, którzy do tego sięgają. To jest taka rozmnożona teraz gazeta urbana nie. Że tylko dowalić tym, którzy chcą szacunku, wartości to jest problem złożony. Oczywiście, że część winy ma Kościół, który przez 8 lat władzy Pisu był zbyt blisko tronu. Uważam, że ołtarz symboliczny musi być zawsze krytyczny wobec władzy, ponieważ kto sprawuje władzę ma bardzo wiele pokus. Trzeba się za rządzących modlić, ale z drugiej strony wytykać palcem to, co robią źle. I Kościół za mało się starał za rządów PiSu być poniekąd taką mądrą, eklezjalną opozycją. I wielu Polaków, którzy nie sprzyjało pisowi, utożsamiło sobie Kościół z pisem, szczególnie młode pokolenie. I wpadło w taką spiralę olbrzymiej niechęci do tego, co jest katolickie. Tam jeszcze doszła sprawa aborcji, tych marszów. To jest naprawdę wielowątkowy temat, ale uważam też, powiem coś dodatkowego, że. Im bardziej obecna władza będzie robić tak, a nie inaczej, oczywiście, że będzie zaspokajać rządze tych, którzy czekają na igrzyska. Dowalcie kościołowi, pokażcie, że ten kler już się nie liczy. Haha, ha, są w więzieniu, rozliczymy się z wami. To jest część społeczeństwa. Nie wiem, ile jest procent Polaków, ale olbrzymia część, uważam zdecydowana, patrzy na to i mówi, stuknijcie się w łeb. Oczywiście, że rzucacie mięso igrzyskowe dla jakiejś części populacji, która najchętniej to by sobie zrobiła z gazety, nie tapetę we własnym mieszkaniu. Ale ludzie, opanujcie się. Tu musi być coś trzeźwego. Pan redaktor Warzecha mówi, pan Tusk jest skrajnie cynicznym graczem. No, też podobnie uważam, że gdyby dzisiaj 90% Polaków poszło na msze świętą i. Wyspowiadało się, to pan Tusk byłby w tej kolejce do spowiedzi. Ale że przez długi czas wielu Polaków okazywało taką niechęć do Kościoła, no to, no to ja jestem po ich stronie jako premier. Tak, tak uważam, więc teraz muszę zaspokoić ich rządzę. Ale uważam, że to jest bardzo chwiejna sytuacja. Natomiast sprawa księdza Olszewskiego, według mnie, tego co czytam, jest sprawą. Właśnie tego typu. Teraz Wam pokażemy, klechy, gdzie jest Wasze miejsce. Mam nadzieję, że wielu Polaków się obudzi. Także tych, którzy nie mają łaski wiary, tylko używają rozumu, używają intelektu i powiedzą: Basta, dzisiaj robicie z nimi to, to za chwilę z każdym będziecie chcieli zrobić coś, co, co jest w ogóle urągające prawdziwej demokracji i wolności. No, parę dni temu, kiedy prezydent zawetował tą ustawę, tę ustawę o pigułce dzień po, czy jak ona się tam nazywa, oczywiście, że ona ma skutki aborcyjne. Bo oczywiście tam, zdaje się, Staśko, pani Staśko skomentowała moją wypowiedź i się śmiała z tego, że ja twierdzę, że ona ma elementy poronne, no bo ma, jak się tam doczyta prawdziwie, a nie słucha ideologii czy światopoglądu. To się widzi, że nauka jasno mówi, jakie ma skutki ta pigułka. Natomiast my, katolicy, jesteśmy po stronie rozumu, właśnie tej prawdziwej nauki. Ten światopogląd, ten ciemnogród, to propagują ci, którzy odrzucają wiarę chrześcijańską i katolicką. Ale jak zobaczyłem wpis obecnego marszałka pana Hołowni, który przed laty występował niemal w każdej parafii, która go z otwartymi dłońmi zapraszała, i uchodził za wspaniałego katolika. To mu napisałem panie marszałku, z pana katolicyzmu to pozostały jedynie srebrniki. No Może to jest ostra wypowiedź, ale co się z tym człowiekiem zrobiła? Może zawsze taki był, tylko dla jakiejś takiej opinii politycznej no, założył maskę, bo wtedy było wygodnie być katolikiem, a teraz wygodnie jest nie być katolikiem. No, jeszcze raz powiem, mam nadzieję, że młode pokolenie się obudzi. I zobaczy, że to wszystko to jest polityka, to jest szambo, że Kościoła trzeba zawsze bronić, niezależnie od tego, Kościoła w tym wymiarze wspólnotowym, nie hierarchicznym, niezależnie jaka partia rządzi w Polsce, nawet jeżeli hierarchia brata się z tą czy z tą władzą. Kościół to jest moja matka. Jak widać, wielu chyba nie miało łaski wiary wcześniej, że dzisiaj łatwo przechodzą na drugą stronę, bo zdobywa się lajki w postaci kart wyborczych. Ale to jest bardzo chwiejne i wielu tych, którzy mówiło, że nastąpi zgon Kościoła, się rozczarowało, więc zapowiadamy po raz tysięczny zgon Kościoła, a Kościół żyje, bo żyje Jezus Chrystus. On zmartwychwstał. Alleluja. Może jeszcze jedna rzecz, dorzucę tak na koniec. Znaki są ważne, symbole są ważne. Błyskawica, która trafiła w Bazylikę Watykańską wtedy kiedy papież Benedykt XVI zrezygnował. Jaki znak? Ale nie będę interpretował go teraz, ale kolejny znak, jak papież Jan Paweł II miał pogrzeb. Wiatr tak wiał, że kardynałowie w swoich ornatach byli niemal wywiewani z placu Świętego Piotra. I po skończonym spowie Bożym zamknęła się Ewangelia, jakiś znak, jakiś signum. A dzisiaj, w niedzielę zmartwychwstania, wiatr przewrócił Chrystusa zmartwychwstałego, który znajdował się kilka metrów obok papieża Franciszka. Znaki. A jakie interpretować? Kto ma oczy, niech patrzy, kto ma uszy, niech słucha. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Ojciec i syn i duch święty z Bogiem.